Witajcie, odkurzaczowe świry. Trzyma. Mamy dzisiaj dla was przemysłowy odkurzacz Kershera. Kershy. WD3. Ogólnie marka znana wszystkim. Wygląd również jest podobny do większości sprzętów tego producenta, jeśli chodzi o kolor i rodzaj zastosowanej budowy. Dlaczego przemysłowy? Tak. Od 2017 Unia wprowadziła takie ograniczenie, że odkurzacze domowe nie mogą przekraczać mocy 900 W, więc odkurzacze przemysłowe są takie jakby obejściem tego i wiele osób wybiera przemysłowe z tego powodu. No i ten ma 1000, a możemy znaleźć nawet 1500-1600 bez problemu. Tutaj głównie to reguluje cena, tak naprawdę, jeżeli chcecie kupić droższy sprzęt z mocniejszym, to taki znajdziecie na rynku, to nie ma problemu. Tak. My ten odkurzacz testujemy z miesiąc czasu, to jest akurat odkurzacz, który ja kupiłem u siebie, który sprawdził mi się idealnie w robieniu porządków po remoncie domu. I tutaj tak naprawdę on sobie nie miał jakby problemu z tym, z czym by sobie nie poradził. W sensie gruz, kurz, pył, on tutaj to bez problemu wszystko sobie świetnie sprawdzał się w tych warunkach. O co nie powiedziałeś? Nie powiedziałem. On jest WD3 też z tego względu, że on jest w świetnej cenie tak naprawdę. On kosztuje 250 zł i jak poszukacie w jakichś różnych promocjach, to czasami nawet za 200 go się wyrwie. Więc to jest świetna cena, jeśli chodzi o taki sprzęt do pełnego zastosowania w domu, w ogrodzie i garażu. Dobra, obsługa realna nieprosta. Mamy dwa przyciski, start-stop, więc tutaj nie ma żadnych kombinacji. Rączka do przenoszenia, on nie jest jakiś ciężki, więc każdy powinien sobie dać radę nawet po piętrach nosić go. Tutaj mamy tak naprawdę wszystko ładnie zorganizowane. No mamy dwie rurki, to jest wszystko na takich sprytnych uchwytach. Dwie rurki, które nie są teleskopowe, to są zwykłe rurki, które po prostu łączymy ze sobą. Mamy jedną końcówkę, która jest z jednej strony ze szczypnym łosiem, z drugiej strony gumowana. Zbliżę tam. Mamy szczelinówkę i mamy końcówkę do wykładzin tapicerek. Z miękkim włosiem. Z takim miękkim włosiem. Kabel niechowany. Tak, to jest minus. W normalnych domowych odkurzaczach kabel sobie chowacie. No tutaj ten kabel on cały czas jest rozwinięty, ale jest to przemyślane tak, że można go zwinąć, więc też się jakoś tam nie plącze. 4-metrowy kabel, silnik 1000 W. Cały pojemnik to jest 17 litrów, więc całkiem spory, na pewno dużo większy niż normalny odkurzacz domowy. Mamy tutaj filtr kardzidżowy, który jest wymienny. Jak on już legnie zbyt dużemu zabrudzeniu, to możemy go sobie wymienić. To nie są jakieś duże koszta. Mamy również worki, które są spore i tak naprawdę ten odkurzacz może działać w dwóch trybach. Z workiem i bez worka. Tak. Worek jest zalecany do jakichś takich bardzo drobnych, do pyłu, ale możemy spokojnie używać bez worka, nawet wciągając wodę mokrą. Tak, dokładnie. Jest możliwość wciągania wody, natomiast tutaj trzeba uważać, żeby to nie było tak, że sobie zaciągacie całą kałużę, tylko po prostu jakąś tam wilgotną, mokrą powierzchnię, coś tam się rozlało, to sobie... Tak, odrobinę, żeby nie zamoczyć silnika po prostu. Tak. Jest jeszcze opcja taka, że w momencie, kiedy mamy tutaj jeden otwór wylotowy, to jest normalna funkcja odkurzacza, natomiast jeżeli włożymy to do drugiego otworu, mamy funkcję dmuchawy i możemy dmuchać na przykład liście, przeczyścić klawiaturę i tak dalej. Więc tak. Fajna sprawa, dwa w jednym. Bardzo prosta budowa. Plastik uginający się sprawia wrażenie wytrzymałego, na pewno nie pęknie, nie porysuje się w prosty sposób. Tak. Do zadań specjalnych. Tak, no jak sam widzicie, on bardzo fajnie jeździ. Te kółka są z plastiku, jakby z czymś takim obudowane, tak, ale trochę gumowe, ale to guma raczej nie jest. Także no, radzi sobie w każdych warunkach. Czy na dworze, czy w domu, powinno być ok. No, to przechodzimy do testu praktycznego. Weź, bo smutno wyglądasz. O, dobra, zabieramy się do testów. Ok, sprawdzimy teraz, jak poradzi sobie funkcja dmuchawy na tej kupce. No. Całkiem przyjemna moc. Tak, bez problemu daje radę. Te igły może pokaż... O, właśnie. Teraz przełączymy otwory i będziemy zasysać. Thank you.
bez problemu, nawet większe liście jak Pac-Man. O, tam. Okej. Następnie test żołędziowy. Zabrudzenia przy krawężniku. Bardzo ładnie sobie radzi. Okej. Teraz dla przykładu takie zabrudzenia w samochodzie. No i tutaj idealnie się sprawdzi pewnie szczelinówka. Być to może tak rzeczywiście. A teraz takie typowe zabrudzenia domowe na wykładzinie. Teraz pokażemy tą końcówkę z gumową uszczelką, jak to można nazwać, i jak sobie radzić z mokrą kawą i mlekiem. Albo suchą kawą. Naprawdę fajnie. Dobra robota. Okej, okay, jesteśmy po zabawie. Tak, to jest praktyczne za nami. No jak sami zresztą widzieliście, no odkurzacz świetnie sprawdza się w normalnej eksploatacji. Po pierwsze tak, radzi sobie z ściąganiem niewielkiej ilości kamyków. Radzi sobie świetnie z piaskiem, żwirem, tego typu elementami, więc to pył, to w ogóle dla niego to tam jest najprostsza sprawa. Wciąga liście, jakieś malutkie przedmioty, więc... To jest zmuchuje, panie. Tak, jakieś tam gwoździe, nie gwoździe rozłożone, to ono sobie z tym zupełnie da radę, więc do garażu idealny. Ma na tyle dużą tą siłę ssania, że z dywanami sobie również świetnie daje radę, tutaj nie ma najmniejszego problemu. Bez problemu odkurzycie tapicerkę w samochodzie, dywaniki, bagażnik w samochodzie, więc tutaj też nie ma dla niego z tym trudu żadnego. No urządzenie tak na dobrą sprawę spełni swoją rolę. Jak za te pieniądze, wydaje mi się, że to jest konkretny sprzęt, solidnie zrobiony. Przede wszystkim nie trzeba uważać na niego. Tak. Dla mnie świetna alternatywa dla normalnego odkurzacza, bo szczotki też możemy dokupić jak do domowego turbo szczotkę. Tak. Specjalną sobie i mamy normalne funkcje. Jeszcze jedna to jest zaleta, że nawet jak ten odkurzacz dłużej testujemy, to jakoś nie czujemy, żeby ten silnik się nagrzewał, więc to nie jest tak, że ten silnik jakoś wysilony, tak, nie wiadomo jak. To jest duże, nie ściśnięte. On się Tak. Natomiast no, w normalnych domowych odkurzaczach, jak ten odkurzacz pochodzi sobie z 20 minut na przykład, no to czuję, że już ta obudowa jest ciepła. Mi Dear Devil nawet taki się wyłącza. Tam jest jakiś taki system, gdzie jak się przegrzewa. No tak. I trzeba czekać godzinę. Tak. No dobra, nie pozostaje nic innego. Jeżeli szukacie odkurzacza przemysłowego, to warto na pewno na niego zwrócić uwagę. W pieniądzach między 200 a 250 zł ciężko będzie znaleźć konkurencję. Ale mamy, sprawdzimy. Mamy jeden typ na oku, który kosztuje w okolicach 100 paru zł. Polski producent. Przetestujemy go, zobaczymy, czy faktycznie on jest ok, czy nie ok. Także damy wam znać. Myślę, że no, jakiś tam, jak nie do końca roku, to na początku roku, jak on się sprawdza w dłuższym teście. No, to do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.